Hej, z tej strony Kacpi i... no cóż, tak trochę też dla odmiany, ale głównie tutaj w propozycji użytkownika strategia, żebym zagrał jako Watykan. No cóż, od razu bierzemy, no chociaż mogłem wziąć innych papieży z tych późniejszych lat, ale dobra, mniejsza już o to. A, dobra, świetnie, mamy wysoką stabilność, ale weźmiemy sobie tak. Moda tego Millennium Chaos, żeby było przyjemniej. I co mogę powiedzieć? No, chyba tyle, że będzie to ciekawe doświadczenie, przynajmniej tutaj myślę, że nie będzie po problemu takiego. Nie, to nie. Nie, tu i tu. Dwukrotnie częściej wojny, żeby były. Mamy tutaj nowe drzewko dla papieża i papa mobile będą wszędzie łazić, więc no cóż. Nie pójdziemy na pewno w czarną tą część. Nie. Na 100% nie chcę, tylko po prostu będę chciał jak już to tutaj pójść w tą stronę. Na 90%. I nie status quo, tylko tutaj. Wow. Gwardia szwajcarska, nieźle idzie im. Nawet nie mam fabryki jednej, więc spoko. Mam zero fabryk. O, wow. To nieźle. No to się czuję dobrze w tym momencie. Dobra, wyjdźmy. Jestem ciekawy, jak tutaj to wszystko pójdzie, bo na razie to tak średnio widzę to, ale dobra, zobaczymy. Wow, Italy becomes... What the hell? Okej, okay. Ciekawe to trochę. Nie wiem, jak to tutaj po prostu z randoma dostaje się, bo na pewno nie chciałem robić Battle Royale na tym państewku. Jakoś nie widzę tego szans nawet. Aha, Holy City to tam nie to. Wow, Vatican Library. No dobra, spoko, nie jest może to najgorsze, więc... zaraz, Roman Empire to tam nie... O, okej. Okay. Wow, okej. Okay. Aha, czyli to i tak, to najbardziej mi się opłaca tutaj dojść chociaż do tego i później coś wykombinować, ale zobaczymy jak to będzie wyglądać. Wow, ale dużo manpowera mamy, ja pierdziu. 855 osób, okej. Jestem ciekawy jak tam będzie za chwilę z papą mobilami itp. O, wow, ile? Aż tyle? Okej. Okay. Weźmy sobie plus 15 stali, tak na wszelki wypadek. Co tutaj mamy? Italy, pap, our puppet i retake Rome. To na pewno weźmiemy sobie. Rise of Christianity. Spoko. What? Okej. Okay. Aha, okej. Okay. A, zobaczymy. Na razie. Miejmy nadzieję, że nie będzie to tragedia i tyle. I tak głównie będę chciał tutaj te rzeczy robić, bo tutaj to jedynie co to tylko... O, Algieria, coś tam i jeszcze tutaj wojna z tym? Nie, a koniec wojny z Erytreą pomiędzy tymi, dobra. Road to Greatness, dobra, czyli weźmy sobie Italy Our Puppet. No cóż, San Marino. Fajny portret, nie ukrywajmy. Naprawdę? Wy nie chcecie na przykład w ogóle fabryk jakiś robić? Czy coś w ten deseń? Wiem, że to nie jest może najlepszy pomysł, ale no bez przesady. Hmm.
zobaczmy, ja tutaj mógłbym sobie, załóżmy, wziąć atak, defense. Nie za bardzo widzę jakichś takich super tutaj dobrych, ale dobra, to tam mniejsza. Zaraz. Weźmy może wczesną mobilizację. Chociaż nie mamy i tak fabryk, więc who cares. Na pewno chcę retake Rome zrobić, bo to jest 100%. I Italian to na razie to tam spokojnie, tutaj na razie nie widzę jakoś tak. Chyba że Italian Integration to najbardziej by się przydało, powiem szczerze. Co tutaj mógłbym sobie ogarnąć? Może Słowenię? Tak na wszelki wypadek, o jeden. Nawet nie mamy tyle political pointsów, więc nie ciekawie. Jak ktoś w ogóle... Nie, nikt jeszcze się nie zaczął bić. Okej, no dobra, myślałem, że coś będzie lepszego. Ej, panie, ty naprawdę jeszcze groźnego ofensyw nie robisz? Żeby Czeczenię załatwić? What the hell? Słowenię tylko weźmiemy z tego powodu, że jest łatwym przeciwnikiem i tyle, no. Co mam powiedzieć? Później może zjemy tutaj. Może to nie jest najlepszy pomysł, ale... nie, nawet nie za dużo tutaj mają tych wszystkich zasobów naturalnych. Szkoda. Albo wiecie co, nie ma sensu to brać. Italia War Puppet, Retake Rome. Request Forces, to weźmiemy od was wszystkie siły. Chodźcie mi tu. No cóż, na razie nie mogę nic zrobić więcej, więc... Czyli... Uzyskamy Latium, czyli będziemy mieć paręnaście fabryk, chociaż tyle dobrego. Z południowego Lebanonu, okej. Intrygujące, Izrael. Intrygujące. Dlaczego nie bierzecie, nie atakujecie na przykład... O! Królestwo Włoch odeszło. Okej, niech pan będzie. Dobra, weźmy może ulepszmy na razie piechotę, bo to będzie intrygująco potrzebne, więc no cóż. Italian Integration. Może najpierw wezmę sobie Swiss Guard? No, bardzo możliwe, że weźmiemy sobie przed tym to, bo zawsze to jest też dobry pomysł, żeby coś tam takich małych rzeczy też brać przy okazji. Wait, what? Dlaczego wy... Ale nie denerwujcie mnie nawet, wiecie? Nie robicie żadnych fortów, niczego, nie fortów, tylko... Fabryk, przecież byście mogli mieć tyle fajnych fabryk i itp, więc a... a co tutaj mamy? Aha, nie, to nie. Aha, no, to spoko. Widzę, że raczej będę musiał wziąć sobie, bo nie chcę mieć minusowego przyrostu naturalnego, więc... No cóż. O, dzięki. Czyli mamy tutaj 2000 rok. To wszystkie rzeczy takie ogarnijmy przy okazji. Trzeba jak najszybciej to wziąć i tyle. Weźmiemy Swiss Guards.
i weźmiemy wtedy, zjemy wszystkich tutaj i to chyba tak. No a to spoko, mam nadzieję, że to będzie na tyle dobre, że... Dobra, dzięki za to. I teraz weźmy Swiss Guardy. Okej. Dobra, weźmy sobie to. Weźmy sobie to. Konwojów nie potrzebujemy. Destroyersy może na razie weźmy sobie, ogarnijmy. Nie, nawet nie mam zbytnie tutaj możliwości, żeby to więcej zrobić. Ale dużo jedziemy. Minus, oh my god, 7 milionów. Chociaż tyle dobrego. Aha, okej. Ciekawie. Italian Integration i weźmiemy sobie, może tutaj zaczniemy ogarniać coś, ale to spokojnie. O, okej, intrygujące. Dobra, to teraz tak, ja bym chętnie wziął sobie może więcej ludzi, bo to by się przydało w ogóle. Ołki dołki, to weźcie mi tutaj to ogarnijcie, jakby tutaj wyglądacie w ogóle. Ile jeszcze czasu? No, to jeszcze dużo. W ogóle ktoś jeszcze? Aha, no to już widzę, że raczej dużo... Wait, what? Wy? Really? Aha, ale wy i tak dalej jesteście ochraniani przez nich. Dobra, mniejsza. Swiss Guards! Niech wam będzie na razie, i tak to nie mogę nic zrobić z tym za dużo, więc... Hookers. Weźmiemy, może ustawimy sobie na 5 jednostek na razie, bo i tak nie będę raczej tutaj myślał, że więcej będę mógł coś ogarnąć. Ile mamy fabryk? No na pewno, wszystko pójdzie jak spłatka, ja pierniczę. San Marino, San Marino, w ogóle co ty kurde robisz? Oh my godness, really? Nie podoba mi się to. A Polska coś zaczęła? Oh my godness, dlaczego wszyscy mają... popęd normalnie w... ta... okej. Dobra, czyli tutaj na razie tak za bardzo nie mogę. Dobra, weźmy powoli, też ogarnijmy te sprzęty i tyle. O, okej. Ale trochę to... to już problem będzie, no trudno. Victorio Emanuel, co tutaj mamy? O, zwiększmy sobie stabilność, oczywiście. A w ogóle, ile wy macie fabryk? No, cywilnych macie trochę, więc spoko. O, mafia, intrygująco, naprawdę. A pytanie, nie, nie mogę? Mogę tego Holy War'a jeszcze zrobić, bo widziałem, że niby jest taka opcja dla nich. Hmm.
Okej, tutaj widzę, że te. Ła, ta helta, ta. Tutaj dużo te są plusy. Ten Holy Soldier i Divine et Imperia. Mógłbym nawet powiedzieć Deus Lovult, czy coś w tym stylu, więc spoko. Dobrze, to teraz. Może poprawmy sobie Improve City? No, weźmy Improve City. Tak na wszelki wypadek. Okej. Okej. Dzięki. Dobrze, teraz motoryzowanych light mechanist i towed artillery. No. I przy okazji widzę, że możemy dodać troszkę jeszcze konwojów, tak na wszelki wypadek. Mamy już na tyle raczej, myślę, że tutaj Wietnam dajmy. South Africa i od ruskich weźmy ropę. A w ogóle ja mam generałów jakieś? Oh my goodness. Cesareno Orgarengo. Świetnie. Spaka? Okej, niech wam będzie. Aha, czyli tutaj. No, spoko. Jeszcze troszeczkę, już niedługo i zaatakujemy chyba później Chorwację sobie tak przy okazji. Myślę, no. Zjemy sobie po prostu państewka jakieś mniejsze, tylko z tego powodu, żeby mieć po prostu więcej możliwości i tyle. Mam nadzieję, że będziemy mieć tutaj przynajmniej trochę więcej. No. Co tutaj mógłbym sobie zrobić? Może więcej fabryk takich i takich, ale dobra, najpierw sobie ogarniemy te. O, super. Mamy więcej tych wspaniałych oddziałów. Nie, chwilka. Na razie swój zgładcy, a ty tutaj na razie sobie tak. Te włoskie. Jestem ciekawy w ogóle, jak to będzie wyglądać z tymi włoskimi jednostkami, bo one rozumiem, że są moje już. Zobaczymy. Mam nadzieję, że nie będzie nic głupiego. O, wszystko od razu praktycznie mi tu przyszło. Dziękuję bardzo za tą informację wspaniałą i wspaniałomyślną. Dobra, weźcie się tutaj i weźmy sobie tutaj. Palisade Ghost War. O, no dobrze, to spoko. Dobra, dziękuję bardzo. Teraz myślę, że zrobimy coś takiego i jemy następnego tutaj typeczka. Modern. No jasne, light tanki sobie też weźmy. Na razie i tak nie mam zbytnie możliwości, więc no cóż. I myślę, że sobie weźmiemy to i tutaj pójdziemy przynajmniej w tą rzecz, bo to ma Division Organization, a tutaj Holy Soldiers. Atak na korach, defensywa na korach, Division Organization. O kurde, ładnie. Niezłe te bonusy mają. Nieźle mi idzie tutaj. Może weźmiemy typka jakiegoś do militarnych tych. No, military army. No, to weźmiemy sobie to. Okej. Improve Vietnam. Aha. Okej. A na takich chińskich wysepkach tych sztucznych, czy coś ten deseń? Zaraz zobaczę nawet, bo co to jest w ogóle tam parasol. Weźmiemy, odnowimy wiarę normalnie itp. O, to. No, czyli to, co Chińczycy sobie tutaj chyba wzięli, po prostu powiedzieli, że to jest nasze morze i tyle. No, w sensie, po części dla nich to jest ważne, żeby mieć to i. Bo inaczej będą mieć problem. No,
przykład Amerykanie przyjdą i powiedzą nope. I zniszczą im cały handel morski, więc... A oni bardzo dużo handlują. Chociaż może nie najlepszymi rzeczami, ale no cóż. Dla nich fakt się liczy, że stracą wtedy dużo kasy. No. A, Vatican Library. O, okej, spoko. A, dalej mamy takie długie... nie podoba mi się to... Co tutaj można powiedzieć? To nie, na pewno nie Deus Vult. Ile w ogóle mam pytanie za 100 punktów? Ile wy... What the hell? O jeziuniu! To chyba raczej pójdziemy w tą stronę. Na razie. I tyle. What? Monarchia wróciła do Etiopii? Okej. Okay. Intrygujące. Ruski, poprosimy was troszkę jeszcze. Dobrze, to teraz ja bym chętnie sobie wziął teraz... Czego mi tu brakuje ogólnie? Wolframu. Wolfram zrobimy sobie w Watykanie albo tutaj. O, zobaczymy, mam nadzieję, że nie będzie to złe jakieś. I myślę, że najpierw Holy Soldier, a później... Na razie nie potrzebuję tego tak bardzo chyba. Religious... What? Okej. Teraz light mechanized, a tutaj zmechanizowany. Dziękuję bardzo. To teraz tak, tutaj widzę, że mógłbym sobie zacząć ogarniać te rzeczy. No. Jeszcze nie mam nawet dużo tego doświadczenia, masakra. Nie mogę zrobić rzeczy żadnych. Będę musiał tutaj ulepszyć wtedy te jednostki, TP, no coś. Albo wiecie co, nawet ustawmy sobie już nieskończoność tego i tyle, no. Tylko muszę ulepszyć te jednostki, bo będzie problem zanim zaatakuje Francję. Tutaj też bym mógł sobie przygotować coś takiego. Na wszelki wypadek. Nie wiem, ciężko mi tutaj... Na razie nie widzę z niej nikogo zbytnio, co by chciał atakować w ogóle kogokolwiek, więc... tutaj... Może weźmy sobie Holy Soldiers najpierw. Według mnie spoko pomysł. Weźmiemy wtedy, odnowimy Rzymskie Imperium, chociaż dla mnie to nie powinno być Rzymskie Imperium, ale jakieś inne Imperium, ale to dobra, mniejsza. To tam jest kwestia tylko nazewnictwa itp. Dobra, Partial Mobilization, dobra. Czyli spoko i War Economy, bardzo bym fajnie chciał to zobaczyć też. O, koleś, ty dziękuję za to, że będziesz chciał mi dawać fabryki, kurczę. Naprawdę doceniam takie rzeczy. Dobra, ulepszone czołgi, świetnie. To teraz ja bym tak antytanki sobie tutaj ogarnijmy. Tutaj bym mógł wziąć to, tak już powoli przygotowywać sobie te wszystkie rzeczy i tyle. Dobra, zaraz zaczniemy tutaj przygotowywać sobie tą podstawową jednostkę, tą 7-2, ulubioną moją wersję jednostek. Niedługo i tak nawet nie będzie można Space Marinesów robić, bo już powoli ją, tą wersję zniszczą też, więc spoko będzie dla niektórych.
bo tam chyba już będzie można mieć chyba 24 jednostki, nie wiem, tam jakoś jest na pewno do wielkości państwa będzie w nowym dodatku z oddziałów specjalnych, ile można będzie mieć. Więc będzie ciekawie. Weźmy sobie to. Wolframu i chromu jeszcze powiadacie mi. Dobra, weźmy sobie na razie to i tyle. A, ogólnie zapomniałem o jednej ważnej rzeczy. Połączmy te wszystkie może okręty w jedno. Armbiongo perku de petti. I odzyskamy tutaj, pójdziemy sobie najpierw to, tylko nie wiem jak tutaj będę chciał Gainscore. Aha. San Marino, Belgia, United Kingdom, Spain. What? Oh my goodness. O, ale San Marino zniszczę na pewno. Szwajcarię też zniszczę, Monako też będzie nie problem. Dobra, spoko, to widzę, że nie będzie takich dużych problemów z tym. A tutaj jest jakieś coś do lądowania? Nie, nie widzę. Dobra, mniejsza to. Weźmy może destroyersy sobie ulepszymy przy okazji. Tutaj myślę, że... To, a weźmy sobie. Dawno nie brałem tego, więc spoko, niech to sobie będzie. To nie za bardzo. Tutaj też nie widzę nic ciekawego. Chodźmy sobie w tą rzecz. Tutaj sobie widzę, że trzeba będzie ulepszyć to. Dobra. Aha, dobra, to już widzę, że co tutaj ulepszyłem. Aha, bo tutaj dodałem te trochę więcej jednostek. Dobra, spoko. Trzynaście dywizji. Okej, okay. Intrygująco. Dobra, odnowimy Rzymskie Imperium. Chociaż dziwnie to wygląda. No dobra, ale Papal Mobile będą przynajmniej no, już miały dalszy zasięg. Więc no cóż. Dobrze, to teraz tak widzę, że możemy sobie na razie ich odstąpić od produkcji szkolenia. Okej. Okay. Deus Vult, no. Co tutaj mamy? Aha. Japończycy usunęli ten artykuł 9. Okej, okay. Intrygująco. Aha, no spoko. Okej. Okay. Bushido! Okej. Okay. Dobra, to teraz tak. Czy ja mogę wziąć to? Nie mogę na razie wziąć tego, więc zobaczymy zaraz sobie coś. Divine et Imperia. No. Zaraz, co to jest? Aha, Divine and Rule, czyli dzieli rządz. No dobra. Research time. A, ale bym mógł sobie to wziąć, żeby mieć więcej tego? Czy na razie mi się to nie opłaca? Może sobie weźmy tutaj może coś. Na razie bym wziął sobie atak, o, atak dywizji, na wszelki wypadek już ulepszymy sobie to i tyle. Tołet anti... coś tam, dobra, spoko, to było chyba antytanki, ale dobra, mniejsza. Tutaj to za bardzo nie mamy możliwości, tutaj też już nie widzę zbytnio możliwości. Tu, ulepszmy sobie to może na razie, ale dobra, myślę, że sobie skończymy na razie to. Nieźle. Już. Nowy Imperium. Święte będzie naprawdę ciekawe. O, dobra, widzę, że ktoś traci armię już. Russia goes to war w końcu. Na sam koniec, kurde, zaczęli atakować. Okej, okay, intrygująco. Wow, okej. Okay. Ale dobra, no cóż. Widzę, że niektórzy będą już mieli problem, ale dobra. Trzymajcie się, do zobaczenia w następnym odcinku. Hej, hej!